bieżące newsy i ciekawostki, a także wspomnienia i sylwetki raperów. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Kiedyś popem był pop, teraz to rap stał się najpopularniejszą muzyką w Polsce, no przynajmniej w niektórych kręgach. Ale dzisiaj chciałbym przyjrzeć się temu, skąd pochodzą polscy raperzy i które miasto okaże się najprawdziwszą stolicą rapu. To jest Wydział Newsów w Mixtape TV, ja jestem Mati Fuczyło i zabieram Was na wycieczkę krajoznawczą. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. I na początek naszej wycieczki po Polsce zabieram Was na Śląsk, bo to jest miejsce, w którym według wielu naprawdę powstawał polski rap. Dlaczego? Bo to właśnie głównie raperzy, którzy wybijali się w latach 90. i na początku 2000. pochodzą ze Śląska, a konkretniej z Katowic i okolic. Więc na początek Kaliber 44. Ta ekipa powstała właśnie tam w 91. Normalnie o tej porze tworzę się po mieście, normalnie o tej porze. Ale przecież nie tylko oni wychowali się w tym miejscu, więc teraz przygotujcie się na niezłą wyliczankę. Ekipa Paktofonika, a więc Magik i Focus, Miłosz, Jajonasz z okolicy, mamy jeszcze Rahima czy Kartkiego. Krótko mówiąc, głównie ekipa, która tworzyła polski rap lata temu, ale też młodszy reprezentant, chociaż tych akurat jest zdecydowanie mniej, więc ja czekam na następców. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Ale przecież nie samym Śląskiem człowiek żyje, przenieśmy się do Szczecina, a gdy już tam będziemy, to zajrzymy od razu też do miast niedaleko. I tak w Szczecinie też rap ma się całkiem nieźle, bo wystarczy wymienić kilka ksywek, które właśnie z tym miastem się kojarzą. Na początek ktoś, kto na słowa Szczecin i rap od razu przychodzi do głowy, Łona. W każdym bądź razie taką mam nadzieję bynajmniej, tory będą... On jest najbardziej kojarzącym się ze Szczecinem raperem, ale jest ich więcej. Czas więc na kolejną listę, Bonson, Sobota, Rena czy Vini. Z zachodniej granicy zajrzyjmy jeszcze do Wielkopolski, tam jest naprawdę niezły skład. Od żywych legend typu Peja, Góral czy Hans, do tego Paluch i Słoń, dochodzą też młodsi artyści, tacy jak Adi Nowak albo Akasz, Kobra, Ry23 czy Śliwa. No i to jest niezła ekipa, ale dorzucam jeszcze wisienkę na torcie, czyli bonusa BGC. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Za nami Katowice i generalnie Śląsk, a do tego Szczecin i Poznań. Czas na zajrzenie na mapę raperów z miasta, o którym od jakiegoś czasu mówi się, że kiedyś raperów stamtąd było naprawdę wielu, a teraz jest jakiś przestój. Ale sprawdzimy, czy tak naprawdę jest w Krakowie. I moim zdaniem ekipa, która najbardziej kojarzy się z tym miastem, to Firma. Dobre dziewczyny, dziękujemy wam za wsparcie. Dziękujemy wam, że bez granicy nas kochacie. W trudach tego życia... Do Firmy należą albo należeli Boski, Roman, Tadek, Pomidor czy Kali i Popek. On nie pochodzi z Krakowa, ale przez Firmę miał z nim sporo do czynienia. Dorzucam jeszcze oldschoolową ekipę Intoksynator, którą możecie pamiętać z projektu Północ, Centrum, Południe. I zaczynam kolejną wyliczankę, bo z Krakowa pochodzi też wielu innych raperów. Okson, Eripe, Pęks, Kobik, Kali, o nim już wspominałem, Karamba i Jan Rapowanie. No i ten ostatni jest chyba dziś najpopularniejszym wersonabijaczem z tego miasta. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Pewnie zastanawiacie się, czemu nie mówiłem jeszcze o stolicy, o Warszawie. Otóż nie ma powodu do zastanawiania się, ja sam nie wiem, czemu jeszcze o niej nie mówiłem, ale już mówię, którzy raperzy są z Warszawą związani, no i to chyba tak musi być. Największe miasto ma największą ekipę, która je reprezentuje. Trudno mi wybrać główną ikonę warszawskiego rapu, no powiedzmy, że będzie to PZ. My gadamy slangiem, chociaż nie jesteśmy gangiem, każdy gada slangiem. A teraz przygotujcie się na prawdziwą, ale to prawdziwą wyliczankę. I to i tak mocno ograniczoną, bo raperów z Warszawy jest o wiele, wiele więcej. Bonus RPK, Hada, Biox, Ace, Eldo, Ero, Emil Blef, Fazi, Hades, Hino, Liano, Kazbałagane, Małolat, Małach, Ten Typ Mes, Sokół, Onar, Oskar, Pelson, Solar, Tede, Wdowa, Wilku, Bilon, Włodi, Wajzol, no i jeszcze na przykład Żary, czy o co chodzi. Wow. A to tylko naprawdę mała część i myślę, że sami jesteście w stanie wymienić jeszcze co najmniej kilku. I dużą część z nich gramy w Mixtape TV. Oglądajcie Wydział Newsów w Mixtape TV. Warszawa, Kraków, Szczecin, Poznań i Katowice za nami. Na koniec zabieram Was jeszcze do Wrocławia, a potem będę miał bonus dotyczący polskich raperów, którzy wcale w Polsce się nie urodzili. Ale najpierw Dolny Śląsk, czyli Polska. Ponownie, tak jak Łona jest najbardziej kojarzącą się ze Szczecinem postacią, która zajmuje się rapem, tak we Wrocławiu chyba... nie ma takiej osoby, ale na początek wymienię gościa, który ostatnio trochę się ociąga z nowościami, a szkoda. Mówię o Guziorze. Mówiła mi mała Mati, mówiła jak czujesz to napis, mówiła... Jednak nie tylko on urodził się w mieście Stu Mostów. Jest jeszcze Zdechły Osa, byli Pius i Zioło, Waldemar Kasta, jest nawet ksiądz Jakub Bartczak, jest Sitek i Mata. Tak, ten ostatni kojarzy się co prawda z Warszawą,
i tam też się wychował, ale urodził się we Wrocławiu. To jeszcze zanim się pożegnam, dorzućmy kilka nietypowych miejscówek, w których urodzili się polscy raperzy. Malik Montana i Hamburg, Kuba Knap i Londyn, a do tego Taco Hemingway z Warszawy, ale urodzony w Kairze. I to tyle w dzisiejszym wydziale newsów w Mixtape TV. Widzimy się niedługo, sprawdzajcie też nasze sociale, a teraz już część tych, o których mówiłem. Elo!